Kurde, to ich tak dużo się zrobiło nagle. Do swojego strzału. Szybko, stary, szybko. W drogę. To w drogę, ziomuś. Idziesz? Chodź. On jest jakiś taki opóźniony. Tu wchodzimy, stary. Artyom, rzuć okiem, dobra. Dobra, idziemy. Jesteśmy niewidzialni i smakujemy jak gówno. Możesz tak? Gdzie ty jesteś? Dawaj. Teraz cicho. Poszli. To nie było cicho, ale okej. Tędy. Musimy teraz dostać się jakoś na szczyt. Tędy. Idziemy. Na szczyt. To na szczyt. Dobra, mam pomysł. Wejdź na dach tej windy. Spróbujemy odblokować przeciwwagę. Tak, potem zejdziemy. No dalej, głupie. Dalej, dalej. Voila. A mówili, że w wojsku jest niezła zabawa. Złap się czegoś, może troszkę trząść. No, chciałbym się czegoś złapać, ale nie mogę, bo nie mam rąk teraz. Nie wiem dlaczego. Gdzie są moje ręce? O kurde, zobaczcie. Artyom, nic ci nie jest? Wspaniale. Ulman, zgłoś się. Jesteśmy. Wieży, chmury zakrywają cel. Idziemy wyżej. Artyom, teraz trzeba się tu jakoś wciągnąć. Nie. Demony. Zakładaj tą maskę. Co ja, maski nie mam? Kurczę, maski nie mam. Buty. Tylko nie spadnij. Czekajcie, jeszcze tu chcę zobaczyć, co tutaj jest. Nie ma tu nic. Nie da się tych drzwi otworzyć. Puszczaj. Ani tych. Kurde, się bałem, że spadnę. Prawie brakło, nie ma. Prawie spadliśmy.
Niewiele brakowało. Jesteśmy. Dobra robota. Bulman, zgłoś się. Właśnie odpędziliśmy kilka dymów. Idziemy. Nie. Zgłoś się, młynarz. Strzelaj, Artyom. Strzelam. Bulman, zgłoś się. Jestem ranny. Kontakt się z Artyomem, odbiór. Rozumiem, pułkowniku, odbiór. Laser nic nam tu nie da, Artyom. Chmury są za gęste. Musisz się wspiąć najwyżej, jak się da, i ustawić system naprowadzania. Ruchy, młody, teraz wszystko zależy od ciebie. No dobrze, jak wszystko zależy ode mnie, no to jazda. Że tu mam teraz iść? Nie, nie tu. A, że tu, dobra. Tędy nie. Tutaj też nie. O, że tu. Też nie tu. Aha, dobra. Chodź, chodź, chodź. O kurde. O kurde. Do góry. Nie. Idź, idź. Puszczaj to, nie patrz się tam, tylko idź dalej. Dobra, udało się. Ja, dziękuję, ale fart. Dobra, udało się. Mam filtr, okej. Tu rozejrzę. Zobaczcie, jak to wygląda. Przerażające, prawda? Tu nie ma co iść, dobra. Nie wiem jak wy, ale ja mam trochę takie żołądek w gardle. On tu jest. Łyszy nas. Artyom, zgłoś się, coś się nas blokuje, rozumie? Artyom, coś zagłusza nasz sygnał. Artyom, zgłoś się, nie słyszę cię. Ejku. Otwieraj te drzwi. Dziennik ostatni w grze. Z takim oto sposobem, kochani, zdobyliśmy wszystkie dzienniczki. Jestem teraz sam. Najtrudniejszą część muszę zrobić bez niczyjej pomocy. Nikt nie weźmie na siebie części odpowiedzialności. Nikt nie udzieli wsparcia. Los rasy ludzkiej jest w moich rękach, jak i los cieni. I z każdym krokiem moje przekonanie o słuszności tego, co robię, dzieje się coraz mocniej. Każdym krokiem zdaję sobie nawet pytanie. Takie, na które mógłbym odpowiedzieć tylko Han. Ale Han... Pana tu nie ma. Jestem sam na wierzchołku świata i widzę rzeczy, których nie widać byłoby z innej perspektywy. Słyszę rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażałem. Czuję obecność cieni, słyszę ich. W moim umyśle kłębią się dziwne obrazy.
rozbrzmiewają echa obcych myśli. Wiem, że cienie potrafią wnikać w umysły ludzi, doprowadzać swe ofiary do obłędu. Czy to się właśnie ze mną dzieje? Muszę dać radę. Muszę zachować trzeźwość myśli. Muszę wymierzyć pociski. Mam nadzieję, że potrafię. O kochani, dobrze, że tak się świat nie skończy. Mamy tą pewność. Jeśli oczywiście jeszcze ktoś jest wierzący, bo ma tą pewność, że koniec świata będzie wyglądał zupełnie inaczej. Weselej dla tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Czeka ich życie wieczne. Krainie wiecznej szczęśliwości. Dobra, wchodzimy. Opsa. Opsa. Oj. O mały figel i bym zginął. Powiem wam, że miałbym pełne gacie, nie? Na miejscu Artioma. Dalej. Wszystko się rozlatuje, ale my idziemy dzielnie. Na nic się nie oglądamy. Nie mogę się teraz wahać. Nie mogę przestać myśleć o zadaniu, które muszę wypełnić. Dobra, jesteśmy. Aha, tu. Czemu tu przyszli? Czemu tu przyszli? Za nim ciągnie się śmierć. Artiom, zgłoś się. Pytanie, czy będziemy mieli dobre zakończenie gry. Strzelba mi się mega podoba. I jesteśmy. I teraz rozstawiamy to pudełko i zobaczymy, czy będziemy mieli dobre zakończenie gry. Kanonicznym zakończeniem jest to, że te pociski spadają. Artiom, mamy doskonały sygnał. Trzymaj się jeszcze przez minutę, to ich dorwiemy. Nie? Przybyłby nas zniszczyć. Dlaczego? Nie można mu pozwolić. Z nimi tak jest. Nigdy się nie zmienią. War never changes. Się chciało powiedzieć, nie? Ale masz paskudny pysk. Powstrzymamy cię. A ja chcę postąpić słusznie. Co się dzieje z moją głową? Przypuszczam, że w taki sposób przybysze z kosmosu będą chcieli zwieść ludzkość. Ana. Nie tu. Ściana. O. Powstrzymamy cię. Paczemu. O kurde. Dobra. Idźmy. Zatrzymać go. Przybyłby nas zniszczyć. Artiom.
Raczej byłby nas zniszczyć. Idź ode mnie, Maszkaro. Szatanie, Akysz, diable. Panu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będzie służył. Jak Jezus tak powiedział, to zadziałało. O nie. Nie. Puszczaj mnie. Wow. Wow. Źle poszliśmy. Czytaj. A dalej, 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 dalej. Tak, 20 kółek, za to powinien być achievement. Dobra. To już wiem, mówiłeś. Przeciwstawcie się diablu, a ucieknie od was. To uciekaj. Jestem zaskoczony. Wow. O, Artyom umie powiedzieć a i spaść. Znowu kurde. Niszczyć go. Właśnie tak, w taki sposób będą próbowali ludzi ogłupić. Tu nie. Też nie? Gdzie mam iść? O nie! Kurde! Padochron! Dobra, otwieraj. Nie wiem, czy nie mogę za szybko biec. Jakbym biegł za szybko, to by się skończyło źle. Dobra, teraz tu powiem. Nie tu? No nie tu.
Dobra, kochani, kurczę, nie wiem, gdzie mam biec. Dawaj tutaj to przejście. Dobra, udało się. No nie, kurczę, no co jest z tą grą? Rzeczywiście to nie jest wina gry, tylko moja. Szczerze. Otwieraj te drzwi. Te przejścia. Dobra, udało się teraz. Ja tu, bo jest ten. Bo nie można mu pozwolić, zatrzymać go. Sobie nie pozwalajcie, ja muszę zrobić to, co do mnie należy. Można mu pozwolić. Chyba się udało. W końcu. Hunter. Jeśli ma wrogie zamiary, zabij. Niszczyć go. Odejdź. Odejdź, mówię. Odejdź. Odejdź. Powiedziałem. Odejdź. Odejdź. Odejdź stąd. Idź. Nie chcę tego robić. Nie zmuszaj mnie. Aha. Kurde, dobra. Ojejku, już tyle razy spadliśmy. Jak ktoś dotrwał do tego momentu i wie, ile razy spadliśmy, to niech napisze w komentarzu. O-o, gdzie my jesteśmy? Aha, tu, dobra. Dawaj, jeśli ma wrogie zamiary, zabij go. Ja chcę właśnie to zrobić. Dobra, to ty masz wrogie zamiary. Nara. Dlaczego? Odpowiedz. Oj. I teraz się okaże. To wiatr sieje, zbiera burzę, Artyom. Sile odpowiada siła. Wojna rodzi wojnę, a śmierć przynosi tylko śmierć. Jeśli chcesz wyrwać się z tego błędnego kręgu, nie możesz tylko działać bez chwili zastanowienia. I mamy dobre zakończenie.
Chcemy pokoju. Partią też. Dziękuję wam, kochani. To już będzie na tyle w tej serii. H.G. Wells powiedział: jeśli sami nie skończymy z wojnami, one skończą z nami. I mnie jakoś udało się z wojną skończyć. Wtedy sam nie bardzo wiedziałem, co sprawiło, że oszczędziłem czarnych. W końcu zdałem sobie sprawę, że te wszystkie dziwne wizje, które nawiedzały mnie we śnie, to były ich próby nawiązania kontaktu. Może byłem pierwszym człowiekiem, który się z nimi porozumiał, lecz z pewnością nie ostatni. A przyszłość, nasza przyszłość, rozciąga się przed nami, niczym niekończący się tunel metra. Piękna historia, wspaniałe zakończenie, świetna myśl. Jeśli my nie skończymy z wojnami, to one skończą z nami. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Albowiem jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeżeli tylko braci waszych miłujecie, cóż wyjątkowego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec was, który jest w niebiosach, doskonały jest. Gdybyśmy kierowali się tą myślą, nikt nikomu do gardła by nie skakał. Mam nadzieję, że tego typu gry są dla rządzących ostrzeżeniem, kazaniem tego, co może się stać z naszym dawno uczynionym światem. Taka oto myśl pojawiła mi się na koniec tej serii. Dziękuję, że byliście do końca. Był z wami Godzminion. Trzymajcie się. Hej, hej.